trzy następujące liczby w podanej kolejności są pierwszym, drugim i trzecim wyrazem monotonicznego ciągu geometrycznego dla x równego ile. Żeby to ustalić, ile może być równy ten x, aby te trzy kolejne liczby tworzyły monotoniczny ciąg geometryczny, no to możemy albo podstawiać kolejno pod x te wartości, które mamy tutaj podane w odpowiedziach i zobaczyć, co będziemy otrzymywali. Taka metoda byłaby chyba dosyć szybka i prosta, albo możemy postąpić również w taki bardziej profesjonalny sposób i po prostu z własności ciągu geometrycznego wyliczyć, ile musi być równy x, aby te liczby na początku w ogóle tworzyły ciąg geometryczny. Jeżeli jakieś trzy kolejne liczby mają tworzyć ciąg geometryczny, no to wówczas środkowa z tych liczb, czyli w tym przypadku 2x minus 1, podniesiona do kwadratu, musi być równa iloczynowi tych liczb skrajnych, czyli w tym przypadku ta liczba po lewej stronie 2 razy liczba po prawej stronie, czyli razy pół. No i wystarczy, że rozwiążemy teraz takie równanie i wyjdzie nam, ile może być równy x, aby te trzy liczby tworzyły ciąg geometryczny. Lewą stronę na razie może przepiszmy bez zmian, czyli tu będzie 2x minus 1 do kwadratu, ponieważ po prawej stronie otrzymamy 2 razy 1 druga, czyli po prostu 1. No i teraz nie ma konieczności podnoszenia do kwadratu lewej strony, ponieważ aby tutaj jakaś liczba podniesiona do kwadratu dała nam 1, no to w nawiasie musi stać albo 1, albo minus 1, czyli to nasze 2x minus 1. 2x minus 1 musi być równe właśnie 1, wtedy 1 do kwadratu da 1, lub też 2x minus 1 może być równe minus 1, minus 1 podniesiona do kwadratu także da 1. No i teraz rozwiązujemy takie dwa proste równania liniowe i wyjdzie nam, ile może być równe x. Z pierwszego równania otrzymujemy, że 2x jest równe 2, czyli x może być równy 1. Lub teraz z drugiego równania otrzymujemy, że 2x jest równe minus 1 plus 1, czyli 0, czyli x może być równy również 0. Teraz jeszcze musimy sprawdzić, czy dla takich dwóch możliwości, czyli dla x równego 1 i dla x równego 0, otrzymany ciąg geometryczny będzie monotoniczny, ponieważ tutaj mamy zastrzeżenie, że musi być monotoniczny. Także zobaczmy, jak będzie wyglądał ten ciąg dla x równego 1. Pierwszy wyraz ciągu jest wówczas równy 2. Drugi wyraz ciągu, 2 razy 1 minus 1, to będzie 1. No i trzeci wyraz ciągu jest równy pół. Jest to jak najbardziej ciąg geometryczny, monotoniczny, malejący, czyli ta odpowiedź jest dobra. X równy 1 jest dobrym rozwiązaniem. No i teraz zobaczmy, jak sprawa wygląda z x równym 0. Pierwszy wyraz ciągu wówczas bez zmian jest równy 2. Drugi wyraz ciągu, 2 razy 0 to jest 0, minus 1. To tutaj otrzymamy minus 1. No i trzeci wyraz ciągu będzie równy bez zmiany 1 druga, czyli 0,5. No i w tym przypadku widzimy, że otrzymaliśmy ciąg niemonotoniczny, ponieważ przechodząc z pierwszego wyrazu na drugi wartość maleje, natomiast z drugiego na trzeci rośnie, czyli tutaj maleje, tu rośnie, czyli cały ciąg jest niemonotoniczny. Zatem jedyną poprawną odpowiedzią jest x równy 1, czyli zaznaczamy odpowiedź C.